Bolesław Chrobry i jego hobby. Historia Polski. Wielcy królowie i ich wspaniałe pasje. Doskonale wiemy, że Stefan Batory zbierał zużyte baterie. Jan III Sobieski zbierał tureckie swetry pod Wiedniem. Władysław Jagiełło kolekcjonował litery EU w swoim nazwisku. A jakie było prawdziwe hobby Bolesława Chrobrego? Z tym problemem od lat zmagają się badacze i naukowcy z całego świata. Przedmiotem ich szczególnych zainteresowań jest ta jedna zachowana fotografia władcy. Widzimy na niej kilka możliwych hobby, ale tylko jedno z nich było prawdziwe. Resztę wprowadzono po to, by wywieźć w pole cesarski wywiad. Czy jednak rzeczywiście jest to fotografia? W 1995 roku pewien mało znany fotograf z Seattle dokonał wstrząsającego odkrycia. Siedzę sobie normalnie w fotelu jak zwykle z fotografią Bolesława Chrobrego. I nagle patrzę, że nie mieści mi się ona do żadnych ramek. Myślę sobie, wow, come on, być może to nie jest fotografia. Nie byłem pewien swojego odkrycia i bałem narazić się na śmieszność, dlatego długo ukrywałem się z nim przed światem. Fotograf ukrywał się ze swoim odkryciem w górach Kaukazu. Przekonany, że ściga go kilka wydziałów, kilka zamiejscowych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu jednak odważył się mówić. Fałszerzem okazał się niejaki Jan Matejko, który bezpowrotnie porysował fotografię Bolesława Chrobrego i wiele innych fotografii królów Polski. Dlaczego jednak to zrobił? Na to pytanie nawet Scotland Yard nie jest w stanie udzielić przekonującej odpowiedzi. Wróćmy jednak do fotografii, do przerysowanej fotografii Chrobrego. Widzimy na niej kilka hobby. Jeśli uważnie przyjrzymy się sylwetce króla, ujrzymy za jego plecami ukryte akwarium, wskazujące na to, że być może Chrobry był wielkim hodowcą mieczyków. Dalej, gdy obejrzymy w powiększeniu jego lewą dłoń, zobaczymy urwane palce, wskazujące, gdyby nie były urwane, to by wskazywały, na zainteresowania pirotechniką. Następnie wąskie wiosło, dostosowane do wąskiego wówczas koryta warty. Zresztą koryta w tych czasach były wyjątkowo wąskie, ponieważ rządzących było niewielu i łatwo mogli się do nich dopchać. I w końcu co? Futro. Ale o nim opowiem w odcinku Bolesław Chrobry i jego bobry. Jakie było jednak prawdziwe hobby Bolesława Chrobrego? Na to pytanie odpowiedź znalazł profesor hobbystyki Kazimierz Nowak. To zupełnie irracjonalne. Ale od samego początku nie pasowała mi do Chrobrego ta akwarystyka. Zresztą pirotechnika i wioślarstwo też. I wtedy zrozumiałem, że to, co widzimy na zdjęciu, to nie jest wąskie wiosło, tylko mała plastikowa narta. Dokładnie tak, jak na tej fotografii. O tej narcie napisałem pracę habilitacyjną. Pozostało jednak pytanie, dlaczego nartę umieszczono na kiju?
Na to pytanie odpowiedzi szukał również profesor hobbystyki Kazimierz Nowak. Nauka to sztuka zadawania sobie dziecinnie prostych pytań. Na kim mu ta narta? Zapytałem zatem na międzynarodowej konferencji poświęconej średniowiecznym kijom. I wówczas z tłumu wstał pewien młody ukraiński naukowiec i powiedział tylko jedno słowo. Kijów. Niestety to wszystko, co powiedział. Wielkie odkrycie profesora Nowaka, jakim było małe plastikowe narciarstwo, w zupełnie innym świetle postawiło zjazd gnieźnieński oraz ostatecznie wyjaśniło, dlaczego Otto był trzeci, a Mieszko pierwszy. Nieżyjący już wówczas Mieszko zjeżdżał ze szczytu bez żadnych kompleksów i zahamowań, będąc niewątpliwą gwiazdą Dream Teamu, jakim była drużyna Chrobrego. Historia Polski. Wielcy królowie i ich małe, plastikowe narty. Dokładnie takie, jakie mogą kupić Państwo w naszym programie Mango History za jedyne 29 zł 99 groszy. Dziękuję bardzo. Tak, drodzy Państwo, dziękuję bardzo.